Ludomir Slędziński namalował apoteozę wyzwolenia Wilna, znaną również pod tytułem Piłsudski pod Wilnem w 1927 roku. Obraz był malowany do Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych w Warszawie. Monumentalne dzieło o wymiarach 195x261 cm jest w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Wiemy, że Slędziński był z ramienia Senatu Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie kuratorem korporacji akademickiej Piłsudia, a w 1924 roku portretował Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Powstało wówczas sangwinowe studium stanowiące kanwę do kolejnych przedstawień na obrazach olejnych. Apoteoza zakłada formę gloryfikującą, idealizację i na miano takiego przedstawienia zasługiwała według artysty Wyprawa Wileńska, kluczowa dla przeszłości Polaków mieszkających w Grodzie nad Wilią, do jakich od trzech pokoleń zaliczał się Slędziński. Przyjrzyjmy się obrazowi. Wokół siedzącego na skalistym zboczu marszałka widzimy sześciu oficerów w pełnopostaciowych przedstawieniach. Na drugim planie, z lewej, oddział legionistów na białych koniach, z prawej sylwetki dowódców w dynamicznej scenie akcji. Centrum drugiego planu zajmuje cel wyprawy – Wilno. W charakterystycznym dla Slędzińskiego przedstawieniu, od strony zewnętrznej murów miasta z ostrą bramą jako centralnym motywem. Tuż przed nią w szyku bojowym oddział piechoty ukazany z zastosowaniem perspektywy powietrznej. Zauważyłam, że roślinność w rogach obrazu jest zupełnie różna. Z lewej strony brunatna, jakby zaschnięta, z prawej soczyście zielona. Oznaczałoby to, że artysta przedstawił dwie fazy wyprawy wileńskiej. Lewa strona obrazuje przygotowania, wcześniejsze wypracowywanie koncepcji jesienią 1918 roku. Symbolizuje ją roślinność w jesiennej szacie. Legioniści są w gotowości, jednak sztandar leżący spokojnie na armacie wskazuje na czas przed atakiem. Podobnie artysta zróżnicował czerwień na sztandarach. Po lewej stronie obrazu jest ona bardziej karminowa, niczym zastygła krew przeszłości, przelana wiekami zmagań wojennych w obronie ojczyzny. Po prawej odcień czerwieni jest cynobrowy. To kolor świeżo przelanej krwi. Jest w niej świetlistość, blask zwycięstwa. Odnośnie oficerów, pewne podobieństwo niektórych z nich sugerowało, że to może nie są portrety konkretnych osób, że trudno myśleć o ich identyfikacji. Znając jednak rzetelność Slędzińskiego, postanowiłam drążyć temat i właśnie to podobieństwo rozwiązało pierwszy supełek tajemniczych bohaterów. Bo oto w planowaniu wyprawy wileńskiej uczestniczył Julian Stachiewicz, który miał brata Wacława, kartografa. Tak więc bracia, stąd podobieństwo oficerów umiejscowionych najbliżej marszałka, a dłoń wskazująca na mapie jest potwierdzeniem, że to Wacław, kartograf. Obok jego brata Juliana, po prawej, w gotowości bojowej prezentuje się Tadeusz Kasprzycki, dowódca pierwszej kampanii kadrowej Legionów Polskich. Za nim młodzieniec z rozwiniętym sztandarem to najprawdopodobniej Michał Tokarzewski-Karaszewicz, dowódca pierwszej dywizji piechoty Legionów. Był jednym z młodszych oficerów przyjętych w poczet generalicji. Stopień generała brygady uzyskał w wieku zaledwie 31 lat. Kontynuujemy identyfikację bohaterów prawej strony obrazu. Sumiaste wąsy należą do legendarnego kawalerzysty Beliny, Władysława Prażmowskiego, bohatera licznych anegdot, a nawet piosenek. Długo w cieniu tajemnicy pozostawał towarzysz Beliny. Wydawało się, że przedstawienie jest zbyt szkicowe, by udało się go rozpoznać. Jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa wyraziste, zacięte spojrzenie i prosty, charakterystyczny, długi nos należą do Gustawa Dreschera, pseudonim Orlicz. Był to według Piłsudskiego jeden z najwybitniejszych kawalerzystów świata, odznaczający się nieprzeciętną odwagą. Podczas wyprawy wileńskiej jako pierwszy przejechał przez ostrą bramę na czele pierwszego pułku szwoleżerów. Wróćmy na lewą, koncepcyjną stronę obrazu. Zamyślony oficer, ustawiony przez Slędzińskiego na pierwszym planie, musiał być postacią ważną i znaną. Jednak twarz przysłonięta częściowo hełmem
i pokazana w skrócie utrudniała identyfikację. Wydawało się jednak, że nie powinno w tym gronie zabraknąć Wieniawy. Wnikliwe porównania wizerunku Długoszowskiego z 1919 roku przyniosły pewność, że to jednak on. Nie brał bezpośredniego udziału w wyprawie wileńskiej, dlatego został ukazany po stronie koncepcyjnej. Postać obok niego nie była trudna do identyfikacji. To Mieczysław Bohdan Lepecki, adiutant Piłsudskiego, pisarz, publicysta i podróżnik. Jego pamiętnikom, opublikowanym w 1987 roku, zawdzięczamy informację, że marszałek lubił ten obraz, choć uważał go za komiczny. A to ze względu na piękne, białe rękawiczki. Oczywiście były one częścią oficjalnego stroju marszałka, a na obrazie swoją bielą i umiejscowienie w centrum kompozycji skupiają na sobie uwagę. Biel sugeruje czystość, zatem Slędziński, akcentując ten kolor na lewej dłoni marszałka, tym samym mówi, że jego plany były dobre i czyste. Prawa dłoń jest bez rękawiczki, jedynie ją trzyma. Jej bieli musimy się zaledwie domyślać. To symbolizuje prawdę, że w życiu bywa różnie. Wszyscy jesteśmy ostatecznie trochę czarno-biali. Slędziński zastosował złocenia i srebrzenia w detalach strojów oficerskich, w umieszczonych na mundurach dystynkcjach. Również elementy broni są posrebrzane. Całość utrzymana jest w charakterystycznej dla malarza kolorystyce, odcieniach sangwiny, szmaragdowej zieleni, ugrów i błękitów. Obrazy Slędzińskiego ktoś z mów współczesnych nazwał artystycznymi meblami, które można niekiedy rozebrać na części i podziwiać, jak dobrze były pomyślane. To pasjonująca przygoda spotkania ze światem artysty, z jego myślą i koncepcją sprzed prawie 100 lat.